Jesteśmy w Mucharzu. Stąd pokażę dojścia do jeziora od tej strony, od strony kompleksu sportowego. Inne dojścia w dalszej części filmu. Tutaj widzimy panoramę na góry, na Beskid Mały, kamieniołom w Mucharzu, Górę Tarnawską. Tu za ogrodzeniem kompleksu sportowego proszę skręcić zaraz za ogrodzeniem w lewo albo w kolejną po 20-30 metrach w lewo. Wyjedzie się tutaj taką polną. Tak czy tak one się łączą. Dalej w tą stronę, jeżeli pojedziemy, znajdziecie Państwo taką, powiedziałbym, platformę, taras, ale jest to naturalne, nie jest to żadna platforma ani taras jako obiekt budowlany, tylko taka ziemna, naturalna. Tak to wygląda. Chyba cały dzień do słońca, bardzo nasłoneczniony. Nie ma tu żadnego przejazdu, stąd trzeba wrócić z powrotem samochodem, ale to jest 100 metrów jazdy, żeby dojechać do kompleksu wojsk. No i tutaj jest zalane kamieniołom Skawca. Jesteśmy na górze. Jestem na górze. Wygląda to jakby klif nad morzem. Państwo sobie tutaj trochę pomęczyli się, żeby tą drogą wjechać. Tym busem dużym. Nie widzę w tym sensu, bo ta droga w tamtą stronę, ona się zamienia w ścieżkę i tylko dojście do tego półwyspu. Także tu nie polecam wjeżdżać. Gdyby się od kompleksu boisk pojechał prosto, nie skręcał w lewo, to stanie się tam, gdzie widać taki placyk, gdzie ta droga biegnąca pod górę, na takim potem wyrównanym terenie też można zaparkować, ale całkiem fajnym miejscem jest właśnie przyjechać tutaj. Lub zostawić na parkingu przy kompleksie boisk samochody i przejść. Można wtedy przejść właśnie na tą dolną, to się nazywają te poziomy w kamieniołomie, na ten średni jakby poziom. Aha, tam ktoś skoczył do wody. Z tej skały jest na tyle głęboka, że skaczą do wody. Tam se dwie osoby palą ognisko. Tutaj czasem jest więcej ludzi. Widziałem ze 2-3 lata temu dużo ludzi. W tym roku widziałem dosłownie dwie. Do tej platformy widokowej, takiej naturalnej, takim jakby klifie skalnym na górze kamieniołomu, dojeżdża się tą drogą. Od kompleksu sportowego. I ta droga prowadzi tam. Ale w takim miejscu samochód można zostawić albo tu, albo tam, wyżej, droga jest szeroka, ta polna i się auto zmieści. W takim miejscu, po zaparkowaniu na górze, albo również można zaparkować na parkingu. Tutaj pojawia się nam pomost. Pomost, którego nie było już pół roku temu. I proszę zobaczyć. No nie było go. No byliśmy tu nawet nie pół roku, tylko niedawno. I proszę zobaczyć, jaka zatoka. Tam jest Mucharz cały. Ta góra, te domy, to jest Mucharz i to jest taka zatoka piaskowa, raczej takie brzegi.
tam jest Dąbrówka i Łękawica prawie, że się zacznie. I no i tam jest Ostałowa, się zamyśliłem. Jest godzina za 5:10. Ale proszę zobaczyć, że przyszedłem stamtąd tym cyplem i teraz jest taka zatoka. Jak pójdzie się tym brzegiem po lewej stronie, tam się przekracza tą wąsiutką na końcu odnogę, taką zatokę i przechodzi się na ten drugi brzeg, gdzie jest słońce i tam właśnie teraz pójdę, żeby sobie być w słońcu. Chociaż tu jak patrzę na te drzewa, to za jakieś 2 godziny słońce będzie wyżej o 12:00, w tym miejscu też słońce będzie. Ale tak, dla obejścia terenu przechodzę tam. Miejsce, w którym jestem, jest dojście, nie jest to żadna wspinaczka. Miejsce ma tą zaletę, że niewiele ludzi tutaj się spotka. A poza tym, że prezentuje się tak. Jest to takie coś a la piasek. Ryb tutaj było sporo. Już mnie zobaczyły. I jest las. Gdy ktoś potrzebuje cienia. Ja zostaję tutaj, bo tak jak mówiłem, słońca tu będzie sporo. Jeszcze, ale może do godziny 1:00, 2:00. A może dłużej, bo jest jeszcze wysoko słońce w tym okresie. Fajne piaszczyste dno tutaj jest. Taki cypel, a potem... Jej, ale wody jest więcej. No ja się już zachwycam. Tym brzegiem można w kilku miejscach posiedzieć i mieć dostęp do jeziora. Z parkingu przy kompleksie sportowym, w kompleksie boisk, trzeba przyjechać do centrum Mucharza, pod kościołem skręcić w prawo i tutaj na takim rozwidleniu skrzyżowanku znów w prawo, żeby i zbliżamy się znów do jeziora. Tutaj jest takie skrzyżowanie, na którym trzeba jechać, czy iść, można jechać tutaj, w środkową drogę, nie, na pewno nie w tą lewą, można też jechać w tą, co była na skrzyżowaniu w prawo. One się i tak razem zejdą, ta droga, którą teraz się poruszam, z tamtą, która poszła w prawo. Dojeżdżamy do takiego miejsca. Tutaj jest ujęcie wody i tu by się udało właśnie zaparkować nawet w cieniu. Pójdziemy tam do lasu. Dalej nie wolno jechać. Może i wolno, ale tam jest droga bardzo zła. Można by zaparkować też tutaj. I spacerek lasem będzie... kilkaset metrów, żeby dojść do fajnego miejsca nad jeziorem. Idziemy. Z tyłu za mną było rozwidlenie, na którym trzeba skręcić w prawo. I w ten sposób doszedłem do drogi takiej. I tutaj proszę skręcić w lewo. Gdybyśmy w prawo skręcili, to
To jest ta droga, o której mówiłem przy domach, przy asfaltowym skrzyżowaniu, że ona odchodzi w prawo, a potem zejdzie się z tą, którą ja idę. No to można by tam iść, albo tak jak ja idę od samochodu cały czas. Prosto było przy pierwszym rozwidleniu w prawo, dochodzimy do tej drogi i skręcamy w lewo. Miejsce to wygląda tak. Widzimy naprzeciw za górze. I to jest takie wąskie tutaj, no powiedzmy przesmyk. Po lewej stronie część jeziora, duża część, do zapory i do Świnnej Poręby, do Jaszczurowej, do plaży w Mucharzu się rozlewa. W prawo, na tamtą stronę, gdzie jest kamieniołom, na tamtą rozległą stronę. Tutaj w dole płynęła Skawa i płynęła raczej tutaj pod brzegiem, pod tym brzegiem, i miała urwisko. Dlatego tutaj dość taki niedostępny był. Wtedy teren od tamtej strony, bo była rzeka, a potem urwisko do góry. A z tej strony, której idziemy, no to też komu by się chciało iść taki kawał. O, wow! Mi nie przeszkadza, ja was nie będę filmował, ok? Calm down! Tutaj jest ta plaża, o której mówiłem. Ciężko jest do niej dojść, a co jest fajnego? Wychodzi się na taki cypel i za cyplem jest chyba wow. No i tak, i tu jest ta druga część jeziora. Fajnie byłoby się tam dostać do takiego ciora, gdzie nikt się nie może dostać. Możesz tutaj posiedzieć w borówkowym lesie, zbierać borówki lub tutaj posiedzieć z takim widokiem. Pan sam, pan, nie, para, myślę, że sam pan. No, przebywanie w tym lesie z takim widokiem jest bardzo super. To jest obok tego miejsca, gdzie mówiłem o tym cyplu. Ponieważ tam była para, nie chciałem ich filmować, porozmawiałem i poszedłem w stronę, wzdłuż brzegu, w stronę zachodnią. No i tu są borówki. A widok taki. Tamten cypel był na filmie. To... Wróciłem na to skrzyżowanie, tą drogą na wprost pojechałem przez, tam, żeby zaparkować, i przez las przeszedłem do tego miejsca, które jest tam nagrane. I teraz w tym miejscu, w drogę tą po lewej stronie, pojedzie się asfaltem koło takich kempingów, no to będzie około nawet kilometra i tam będzie największa plaża w Mucharzu. Tutaj jest największa plaża. To jest taki cypel w Mucharzu. Tam jest wypożyczalnia. Taka przystań, która jest w tym roku dopiero otwarta, reklamuje się, że największa. Są deski SUP, kajaki. Deska SUP mnie interesuje. Dojazd jest taki tutaj jak trochę dziki, ale jest. Fajny brzeg. Ja tutaj się kąpałem już kilka lat temu i zupełnie, o widać, dzieci tam są, nie ma, nie jest od razu głębia.
tam ktoś na słup, a naprzeciw jest to, co było na filmie, to jest jaszczurówka. Tutaj jeszcze mogę pokazać, że ludzie sobie w tym lasku różne takie koczowiska mają z samochodami. O, i tam grałem w piłę. To jest cypel. Koniec cypla tej dużej plaży w Mucharzu. Tutaj widać wyspy ptasie. One są specjalnie zachowane po to, żeby ptaki nie mogły gnieździć się i mieć lęki, tak? Lęki to się... Woda jest to fajna. Tutaj bardzo daleko od brzegu jest woda po pas. Naprawdę? Więc ja bym powiedział, że tu się najbardziej wykąpałem, wypływałem w tym miejscu. Jest tu najłatwiej dostęp do wody. Przestrzeń jest duża, teren duży i też ludzi tutaj w sobotę jest sporo. Ludzi nie filmuję, bo mnie do sądu podali. Ale psa mogę. No i tam jest ta wypożyczalnia. Tak tu wygląda i tam jest jaszczurowa naprzeciw. I to miejsce chyba by się ludziom, czyli wam, którzy to oglądacie, najbardziej przydało odwiedzić. Można tutaj mocno skorzystać z jeziora. Czyli to jest półwysep w Mucharzu. Tam jest Mucharz.